30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworznie najwyższą kwotę do tradycyjnej puszki zebrał niezwykle sympatyczny Jakub Dygoń. W zbieraniu pieniędzy pomogła mu młodsza siostra Hania. Jak co roku Kuba z pomocą taty zbierał pieniądze na osiedlu stałym. Jestem wolontariuszem od 4 lat. Ten rok był wyjątkowo ważny dla mnie i mojej siostrzyczki, ponieważ zbieraliśmy datki na okulistykę dziecięcą. I ja miałem szczęście i chcę, aby każde malutkie dziecko, tak jak ja, skorzystało z wczesnej diagnostyki okulistycznej. Co roku kwestuję już od wczesnych godzin rannych. Niestraszny nam silny wiatr, deszcz, śnieg. Wytrwale jesteśmy na stanowisku do późnych godzin. Zawsze naszą rodzinną ekipą możecie spotkać na osiedlu stałym. W tym roku wspierała mnie moja siostrzyczka Hania. Bardzo chciałbym podziękować ludziom z ogromnymi serduszkami. Widzimy się za rok na osiedlu stałym. Siema! Chłopcu za pomocą tradycyjnego kwestowania udało się zebrać aż 5728,84 zł. Jakubowi, który od 4 lat zbiera w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, chciałam wręczyć rozliczenie, ponieważ Jakub jest wolontariuszem, który zebrał do swej puszki najwięcej pieniędzy. Była to kwota 5728,84 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Dodatkowo jeszcze pamiątkowo masz tutaj taką fajną puszeczkę, którą można albo powiesić na ścianie, albo pięknie złożyć. A tutaj dla siostrzyczki mamy pamiątkowy kalendarz. Mam nadzieję, że Hani wręczysz. Podziwiamy Jakuba za wytrwałość i gratulujemy zebranej sumy.